dostaliśmy do Simsów coś takiego jak kolekcję. I generalnie powiem wam tak, że ja uważam, że jest to dobry pomysł i to mi się podoba. Czy jest to warte swojej ceny? Zaraz zobaczymy. Ale generalnie uważam, że jest to spoko, dlatego że wiecie, no nie trzeba kupić sobie całych akcesoriów, pakietu czy tak dalej, jeżeli coś nas konkretnego interesuje. Więc uważam, że zamysł jest okej. Ale czy jest to warte swojej ceny? Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy właśnie jakieś ubrania. To były czasy... Aha, to były czasy. Ubierz Simon jest inspirowany stylistyką retro, sportowe stroje. To były czasy, nowe przedmioty z próby stwórz Sima, przyniosą cię w świat nostalgicznych barw, odważnych wzorów oraz modnych kształtów. I tutaj mamy, rozumiem, te wszystkie ubrania. No już widzę, że nie ma ich dużo. Przypomnijmy, że kolekcje kosztują 25 zł, prawda? Czyli tak, tutaj mamy kasa, tutaj mamy obiekty i mamy kuchnię. I powiem wam, że ta kuchnia jest mega i bardzo mi się podoba. I wiecie co? Ja naprawdę mam nadzieję, że ta kuchnia świadczy o tym, że... Wiecie o czym? Że kolejnym dodatkiem będzie wieś! Liczę na to, nie? Liczę, że to właśnie po to ta kuchnia tutaj jest. Że będzie farma i na to liczę, ale tu naprawdę też widzę, że nie ma tego dużo. Ile jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 15. No to nie ma za dużo. Ale przyjrzymy się oczywiście temu z bliska. No i odkurzacze, słuchajcie. I uważam, że to może być ok. Ja nie mówię, że koniecznie te odkurzacze, ale zamysł jest taki, że tutaj, rozumiem, będzie przedmiot, który będzie miał swoje tam, wiecie, zastosowanie, animacje i tak dalej. Więc ta kolekcja, myślę, że może być ok, ale oczywiście to sprawdzimy. Czyli tutaj możemy sobie odkurzać. Widziałam na trailerze, że jakieś takie z kurzu, jakieś coś jest i tam są chyba aspiracje też nowe w tym? Coś takiego? Nie wiem, więc zaraz zobaczymy sobie. Weźmy nową grę, zaczniemy sobie od tych ubrań i wiecie co? Tak jak mówię, jeszcze tego nie przejrzałam, ale gdyby te ubrania i, te meble połączyć w jedną i ten z tym przedmiotem osobno, myślę, że to byłoby ok, ale tak osobno ubrania, osobno meble, no to powiem wam, że chyba nie, ale zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. O, mamy takie osobno coś jak kolekcje. Aha, czyli tutaj rozumiem, będą generalnie kolekcje, ale to nie jest rozdzielone, tak? Czekajcie, zobaczmy, czy jest ta nowa cecha w lokalizacji. Tak, zobaczcie. Idealna czystość. Ta Simka lubi, kiedy jej dom jest czysty i nadaje się, by zaprosić do niego gości. Cele tej Simki jest ideał, jest dumna ze swojego perfekcyjnie czystego domu i czuje się w swoim żywiole, gdy może pochwalić się nim przed gościem. Czyli to, a to... A tutaj mamy zjawiskowa brudaska. Ta Simka świetnie czuje się w brudnych, zabałaganionych domach i za wszelką cenę unika sprzątania. Prokrastynuj, wymiguj się od prac domowych, obniżaj standardy i znajduj kreatywne sposoby na przetrwanie w najbrudniejszym... to słuchajcie, jej możemy wziąć to. Czy tutaj jest coś nowego? Z tych cech? Czy to dopiero, wiecie, ona dostanie, jak zrobi aspirację? Chyba tak, nie? Dobra, to weźmy jej, a może jakąś schludną bym jej wzięła, czy coś takiego. Kobieta też może być brudasem. Pewnie, że tak. Ja nie mówię, że nie. Czyli co? Znaczy się tak, włosów tutaj żadnych nie mamy, prawda? Nie, nie mamy. Tutaj? O, tu będzie jakaś czapka z tego, co widzę. Mhm. Czyli jest coś takiego. Ta fajna. Hollow. Ta jest spoko. Ale ja generalnie nie lubię czapek u Simów, więc no. Średnio mi to się przyda, że tak powiem. Tutaj nie ma nic. I makijażnie. Czyli rozumiem, to po prostu są ubrania. O! I tutaj mamy już pierwsze ubrania. No, całkiem spoko, powiem wam. Całkiem spoko. Takie właśnie w sportowym stylu. O, na przykład coś takiego, nie? Spoko. Piękna czapka. Ja nie lubię czapek u Simów, nie? Nie lubię.
Generalnie to też jest ładne. I powiem wam, że ładnie są zrobione te ubrania. Ja nie mówię, że nie. Tu takie detale, te marszczenia, jest spoko. Wiecie co? Ja myślę, że to jest bardziej dla osób, które kompletnie nie grają z modami. Kompletnie. Więc dla nich każda taka zawartość dodatkowa będzie spoko, tak? Bo mają więcej rzeczy, jakby nie było. I to też jest całkiem spoko. Fajne takie kolorowe, ładne te ubrania są, no. Całkiem spoko. Ale, czy to jest warte tych pieniędzy? Chyba nie. Zobaczmy jeszcze tutaj. O. Ładne są te rzeczy. No nie powiem, że nie są ładne. Ładnie zrobione. Więc generalnie zamysł jest fajny, bo mówię, ktoś chce sobie, wiecie, nowe ubranka, no to nie musi kupować z całych akcesoriów czy czegoś tam. Może sobie kupić ubrania. Ktoś chce meble, bo lubi budować, to sobie weźmie meble. A ktoś jest nastawiony na rozgrywkę, to sobie weźmie, wiecie, tę kolekcję z rozgrywką. Tylko kwestia jest taka, czy to jest właśnie warte swej ceny, bo zamysł mi się podoba. Jest okej. I wiecie co? Ja już tam widziałam takie głosy, że o nie, my czekamy na wieś, a oni nam dają takie gówno. Słuchajcie, nikt nam nie zabrał ani akcesoriów, ani pakietu, ani dodatku. To wszystko będzie. Dwa dodatki w ciągu roku będą na wakacje. Nikt nam niczego nie zabrał. To jest dodatkowo, poza tymi wszystkimi rzeczami, poza akcesoriami, pakietami i dodatkiem. To jest dodatkowo. Nikt nam niczego nie zabrał. Więc wiecie, powiem wam, że już mnie to nudzi takie. Kurde, my czekamy na to, a dają nam takie gówno. No. Ja liczę na to, że na przykład wieś to będzie dodatek, a nie jakieś kurcze akcesoria, prawda? Więc dodatek będzie prędzej czy później, nie? Więc to nie jest, że nam coś zabrali, tylko dodatkowo dali. I wiecie, tutaj nikt nikogo nie zmusza, żeby to kupić, nie? Bo to mówi, Boże, chcą wyciągnąć od nas pieniądze. No nikt nie chce wyciągnąć pieniędzy, bo nikt was nie zmusza do tego, żeby to kupić, nie? To jest dodatkowa rzecz. Jak ktoś chce, to sobie kupi. Ktoś nie chce, to nie. Nikogo nie zmusza, nie? Więc ja nie rozumiem, słuchajcie, tego marudzenia. Tyle wam powiem. To, czy to jest warte, to zaraz ocenimy. Znaczy, ja powiem swoje zdanie. Ale generalnie nie rozumiem tego marudzenia, wiecie? Mnie już się chyba to znudziło. Naprawdę. Nikt nikomu nie każe kupować. Więc ja nie wiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Serio. Po co to? To jest dodatkowa rzecz. To nie jest zamiast akcesoriów, pakietu czy dodatków. To jest dodatkowa rzecz, nie? Więc ktoś chce, to kupi, a ktoś nie chce, to nie kupi. I tyle, nie? No ładne, słuchajcie, ładne te ubrania są, ale ładnie zrobione, o to mi chodzi, no nie? Wszystkie faktycznie bardziej takie sportowe. O, to jest całkiem spoko. Ładne, ale. Jeżeli to jest tylko tyle, czekajcie, zobaczmy sobie gotowe style. Spoko. To tak trochę na ryby, jakby szło. Ja nie lubię czapek, nie? Dlatego, może takie, to już nie. Takie skojarzenie. I to jest wszystko, rozumiem, tak? Dodatków żadnych nie ma. Czekajcie, zobaczmy. Nie. No i buty były te jedne, tak? No to powiem wam tak, no jeszcze zaraz zobaczymy sobie faceta, ale podejrzewam, że tutaj dużo więcej nie będzie. A może tak być w sumie, nie? No. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te ciuchy, to nie. To nie jest warte swej ceny. Ale zobaczmy jeszcze. O, pokaż się. Takie. Jak zawsze, faceci mają dwie rzeczy, nie? Kobietki tam z pięć. To jest normalne, to jest normalne. Bardzo takie kolorowe, nie? No nie do końca to jest mój styl. Ładnie to jest zrobione, w sensie, wiecie, dopracowane szczegóły, ale takie chyba zbyt kolorowe jak dla mnie, nie? Ja tak nie przepadam aż. No ale co kto lubi, nie? Co kto lubi. Dla kobiety całkiem spoko. Mówisz taki filecik? Szału nie ma, powiem wam. Ładnie zrobione te rzeczy, ale właśnie takie bardziej wszystko jest sportowe, no. Taka jest ta kolekcja. Kolejna może będzie jakaś, wiecie, na przykład na oficjalne czy coś tam. Podejrzewam, że to taki jest zamysł tego wszystkiego, no nie? Więc co kto lubi. Ale. Darn it. O,
tak wyglądasz pięknie. I tak ciebie zostawię. Teraz jeszcze wiecie co, na szybko tylko zobaczymy sobie dzieci, czy coś jest. Ty pewnie będziesz miała kapelusz, tak myślałam właśnie. A z ubrań? Pokaż. Aha, jest tylko to. Taka kurteczka, no. Ładne to jest, ale... Aha, i takie dresiki, no, no. Jakby nie było, to jest kolekcja sportowa, nie? Tak jak mówię, jeżeli na przykład kolejna będzie oficjalna, kolejna jakaś tam, no to to ma sens generalnie, nie? To ma sens. Dla Toddlersów oczywiście nic, nie? Nic nie ma. Pewnie będzie, słuchajcie, kolekcja dla Toddlersów, nie? Wiecie, tak osobno do wszystkiego. Podejrzewam, że tak to będzie, no ale na tym chyba to ma polegać, nie wiem. No to słuchajcie, podejrzewam, że dla chłopca będzie to samo, nie? Że też po prostu tam po jednej rzeczy, że kapelusik i jakaś tam kurtka. Więc podsumowując, ubrania nie są warte 25 zł, takie jest moje zdanie. Gdyby te ubrania połączyć z tymi obiektami, do których zaraz przejdziemy, to myślę, że tak. Ale same te kilka rzeczy, nie, jakieś 15 zł. Myślę, że byłoby ok. Więc jak coś, słuchajcie, to ja radzę czekać na promocję, po prostu. Więc tak to, bo jeśli chodzi o aspiracje, to one są, słuchajcie, z tą kolekcją od odkurzaczy. To nie jest tutaj do tych ciuchów, nie? Żeby tutaj nie było nieporozumień. To nie jest do tej kolekcji z ubraniami, tylko to jest do tej kolekcji z odkurzaczami. Więc tego nie ma jakby w tym, nie? A czekajcie, bo tu jest jeszcze coś. A, dobra! Gosia nie zjechała na dół, nie? Jest, słuchajcie, jest. Więc można sobie to wyłączyć jakby coś. Jeżeli go wyłączysz, efekty związane z kurzeniem się znikną dla rodzin, którym grasz. No to jest spoko, że można wyłączyć, nie? Tak jak z tym śladem ekologicznym i tak dalej. Więc to jest okej. Czekajcie, tu jest taka zielona, taka i żółta. Chyba to... I będziecie mieszkać w kuchni. Wyłączmy sobie siatkę. Zróbmy tak w sumie, o. No i zobaczcie, no kuchnia. Kuchnia jest naprawdę piękna. Jest piękna, mega mi się podoba. Jezus, co to jest, jakie ładne. Czekajcie, nie, ja muszę jednak tak zrobić. A, to są jakieś takie kwiatuszki po prostu. Ale piękne, zobacz, a to? Ile takich popierdółek fajnych. Ej, mega. W ogóle tutaj, zobaczcie. Takie te zasłonki. To jest fajne. A tu co mamy? Jabłka? Co to jest? O, jabłka, patrz. O, pyrki! Pyrki nawet są. Ej, fajne. Mega fajne. No i ta kuchenka jest super. I tutaj aż się prosi, słuchajcie, aż się prosi, żeby było coś do robienia dżemów na przykład, do robienia przetworów, nie? Jak mam w Marysi z modów, aż się prosi. I ja naprawdę liczę na to, że my dostaniemy tę wieś w najbliższym dodatku i że będzie coś takiego. I ta kuchnia będzie idealnie tam pasować. Piękne to jest, słuchajcie. Kuchnia jest super. I kupiłabym ją, nie? Kupiłabym ją. Powiem, ale piękne. Pomimo, że uważam, że nie jest to też warte, słuchajcie, 25 zł, to myślę, że ja bym kupiła, nie? Dżem, dokładnie. Dżem. Bo ja lubię po prostu wieś, nie? I uwielbiam taki klimat, więc pewnie ja bym kupiła. Zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście odkurzacze nie. To jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, też 15 przedmiotów. No nie ma dużo, nie? Nie ma dużo, ale są piękne. Piękne są. Ja uwielbiam taki klimat i mega mi się to podoba. Miasta, ale to wiesz co, no nie no, miasta to ci dojdą, Stasiu, z dodatkami, no nie zrobią ci osobno miasta, coś ty. Przecież nawet nie we wszystkich dodatkach mamy miasto, nie? Cześć Maciek. Więc no raczej na to bym nie liczyła, nie? W każdym razie, tak jak mówię, kuchnia jest śliczna, mega mi się podoba, ale tak, wiecie co, będąc szczerą, nie jest warta 25 zł. Myślę, że gdyby połączyli tę kuchnię z tymi ubraniami, to tak. Ale ja bym tak kupiła, nie? Nawet za 25 zł.
tyle wam powiem, no bo to jest mój klimat. Gdyby to były inne meble, to pewnie nie. I tu jak jest pięknie, no patrzcie, jaki to jest piękny kaczuszka. Super. W sensie mi chodzi o, Maciek, mi chodzi o jakby wielkość tej kolekcji, nie? O to mi chodzi. Nie, że koniecznie ja chcę połączyć ten sportowy z tą kuchnią, bo to jakby nie pasuje do siebie, nie? Tylko o wielkość, nie? O ilość przedmiotów. O, może w ten sposób. No, ten zlew piękny jest. Słuchajcie, kuchnia jest cudna. Ale sama w sobie też myślę, że nie jest warta 25 zł. Chociaż mówię, ja bym kupiła. Warto chyba po prostu poczekać na promocję. Ej, ale tak jak w domu będzie czysto, to będzie się tak, tak będzie się świecić, no. Z tym, że możesz sobie to wyłączyć, nie? Nie musisz jakby z tym grać generalnie, jak nie chcesz. Fajnie, że oni to, wiecie, że to można wszystko wyłączyć. To jest spoko. Dobra, damy taki. Nie wiem, czy my potrzebujemy tyle tych odkurzaczy, ale... Jak są, słuchajcie, jesteśmy bogaci. Pokaż. No serio, tu jakieś łuki poustawiali. Taki mamy. Taki. Czekajcie, źle to ustawiam? O, dobra. Okej. Okay. Czyli jest 5 rodzajów, tak? Mega spoko odkurzacz, słuchajcie. Elegancki. Stojący. Towarzysz. Stojący pogromca i szpan, słuchajcie, szpan, to jest szpan, jest fioletowy, nie ma fioletowego, to już mi się nie podoba, nie, ja chcę fioletowy. Można odkurzyć małe dziecko? Naprawdę? Co ty gadasz? A, właśnie, słuchajcie, sprawdźmy te ich aspiracje, co oni tu mają zrobić. Tutaj. Wyczyść 3 obiekty z kuchni i łazienki, odkurzaj przez 3 godziny, zmyj 3 razy naczynia, opróżnij kosz. Mhm. Posprzątaj 5 bałaganów, to są, rozumiem, te takie kurze, czy co? Umyj ręce, pochwal się swoim gościom czystym domem, czyli jakaś jest interakcja, rozumiem. Nastrójnik, gorliwość perfekcjonistki, co to jest? A, to też mamy nowe nastrójniki. Kup przenośny lub stojący odkurzacz. A to? Urządź imprezę towarzyską w czystym domu. Sprzątaj przez 5 godzin. W stanie szczęścia, zainspirowania, dobra. I 3 razy poproś z powodzeniem innych simów o posprzątanie. Oki. I co my tutaj dostaniemy za to, słuchajcie? Jaką cechę? Co ona będzie robić? Krewetka, miałabym prośbę, żebyś mi podrzucił kod... na aspirację, żeby wbić, żebyśmy zobaczyli sobie. A zobaczmy teraz tego. Zostaw jedzenie poza lodówką, żeby się zepsuło. Okej. Okay. Pozwól trzem osobom z kuchni lub łazienki zabrudzić. Trzem obiektom, a osobom. Pozwól, aby chociaż jedno piętro twojego domu stało się brudne. Zaspokój w najwyższym stopniu potrzeby. Zobacz. No powiem wam, że danie ich tutaj razem z tymi cechami to chyba nie jest dobry pomysł, jakby co. No ale... Przewróć 3 śmietniki, urządź imprezę w brudnym domu. Bara w odrażająco brudnym domu, słuchajcie. To jest to krewetka? Sprawdź. Ale to jest, że po jednym, czy... Oj, czekaj. Czemu nie mogę? Czemu to się tak zrobiło, krewetka? O, dobra. Muszę też z tym wpisać? Pewnie muszę. To tam się wbiło... Dobra. Po każdym, po kolei, zrozumiem, dobra. I mamy spełnioną aspirację, moi drodzy. Patrzcie, jakie to proste, no nie? Bogusław stał się jednością z brudem. Ona nie wiedziała, że on jest Bogusław. Ukojenie znajduje w znajomej obecności brudu i kurzu, gdy Bogusław pozwoli bałaganowi żyć własnym życiem, osiągnął oświecenie.
Po co w ogóle sprzątać, jeśli niedługo znów zrobi się brudno? Po co aspirować do nieosiągalnego standardu czystości, gdy Bogusław zaakceptował i pokochał swoje bałaganiarstwo, poczuł się wolny i właśnie tego dnia narodził się zapuszczony domownik, moi drodzy. Tak to wygląda. Zapuszczony domownik. Ci Symowie nie uzyskują już negatywnych nastrójników, gdy żyją w zakurzonym lub zabałaganionym otoczeniu. Nie znoszą sprzątania, za to uwielbiają brud. Przebywanie w brudnych lub odrażająco brudnych domach wywołuje u nich szczęście. Dodatkowo nabywają oni umiejętność nawiązywania więzi i zaprzyjaźniania się z brudnymi diabełkami? To tam są jeszcze diabełki? A ja takie króliczki chyba widziałam, mi się wydaje. To słuchajcie, jedno piętro zrobimy, słuchajcie, czyste, a drugie brudne, nie? Tak bym to ogarnęła. Dobra, teraz bijemy jej, zobaczymy, co ona będzie miała. Dobra, mamy. Paulina szorowała bez chwili wytchnienia, zażarcie odkurzała, aż udało jej się opanować sztukę utrzymywania w domu idealnego porządku. Przy okazji nauczyła się dobrych, codziennych nawyków oraz, co najważniejsze, pełnego odczuwania satysfakcji płynącej z każdej wypolerowanej płytki podłogowej i wyszorowanej powierzchni. Nagrodą za jej wysiłek nie jest tylko szczegółowa wiedza o technikach sprzątania czy nieprzeciętne umiejętności obsługi odkurzacza. Jej największą nagrodą jest nastawienie, które nabyła przez ten czas, moi drodzy. Szybka i skrzętna. Słuchajcie. Ci Simowie nie będą uzyskiwać negatywnych nastrojników, ani nie przestaną się dobrze bawić podczas sprzątania. Będą oni sprzątać szybciej i z większym prawdopodobieństwem będą w tym czasie skupieni. Aby osiągnąć najwyższą wydajność sprzątania, szybcy i skrzętni, co za słowo, mogą skorzystać z interakcji wyczyść ze wszystkich sił oraz podkurzać ze wszystkich sił. Normalnie, słuchajcie, skrzętna Paulina. No dobra, Paulina, skoro ty lubisz opróżnij worek. Dobra, to będzie twój ulubiony odkurzacz i odkurzaj. Pokaż, jak się odkurza. Pokaż wszystkim. A, wzięłaś do wyposażenia, tak? Tak. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy. Oj, halo. Skrzętny, zapobiegliwy, gospodarny. No ja jakby nie używam tego słowa, nie? Jakbym słyszał rodzynkową, wręczającą koronę na finale perfekcyjnej pani Dowu. No trochę tak. No. No i widzicie, możemy sobie odkurzać. O! Możemy poodkurzać ze wszystkich sił kibel, słuchajcie. Dawaj, zobaczymy. Ktoś też mówił, po co odkurzanie, nie? Jak mamy w domu. No ale w sumie to samo można o praniu powiedzieć, nie? Po co pranie? Ja tam, słuchajcie, mówię wam, mnie się tak już znudziło to narzekanie wszystkich. Nikt nikomu tego nie każe kupować. To jest dodatkowa rzecz, nie zamiast czegoś. Więc no. Dla realizmu. Dokładnie. Dokładnie. I myślę, że te kolekcje z tymi przedmiotami takimi interaktywnymi ja bym kupowała normalnie, bo wiecie, no to są zawsze dodatkowe jakieś rzeczy, które możemy wykorzystać w rozgrywce. A jeśli chodzi o obiekty i ubrania, no to to już by musiało być coś, co naprawdę mi się mega spodoba, żebym musiała to kupić, co nie? Więc no. Dokładnie. Ej, a w ogóle, słuchajcie, czy to jest prawda? Bo ja słyszałam, że to co miesiąc ma wychodzić. Czy to jest prawda? No odkurza kibel, widzisz. Jakieś muchy tam wyciąga, ty. Oczywiście, że kupię The Sims 5. A jak? Mam wszystkie części, więc no. Okej. Okay. Patrzcie, jak się błyszczy, nie? A czy na przykład tu możesz odkurzyć? Nie. Tu też nie możesz. O, tu możesz podkurzać. Dawaj, odkurzaj. A ty... Kurde, ty byś musiał jakoś nasyfić. Bo górę bym tutaj zostawiła. Jak my możemy nasyfić, słuchajcie? Najszybciej. Ej, właśnie. Nie ma żadnych kodów? Właśnie, bo to dochodzą zawsze nowe kompy, co nie? Nie! Przepraszam.
Ty, Kobito, ty mi nie sprzątaj tam na górze, halo! O! Jest! Stój! Patrzcie, jest syf. Jest ten, ten! Jest ten, ten! Ten, ten! Wiecie, nie? Co ty jesteś? Pokaż się. Jaki słodziak w ogóle. To jest króliczek. Chyba. Mogę go podkurzać. Nakarm kurzem. Chodź. Fajniutki. No. Ej, słuchajcie, i tutaj nam... O, jak skacze. Jaki słodziak. O, możemy go nazwać, słuchajcie. Cynamonek. Może być. Jest okej. I co ty pierdzisz, Gustaw? Poproś o poszukanie kosztowności. Czekaj, ty nie jesteś głodny. Czekaj. No, szukasz? Patrzcie, 170 znalazł. Ej. Zginiecie jak Wiktorka. Nie, i możemy podkurzać i nadepnąć. Ej. No wiecie co? A czemu nie mogę pogłaskać? Nie jest dość szczęśliwy. To czekajcie. Przyspieszmy to. O, mogę już nakarmić kurzem, chodź. Ja się chcę z nim zaprzyjaźnić. A jak z tymi diabełkami czy coś? Bo tego to nie widziałam w ogóle. No nie no, ja go na pewno nie nadepnę, dajcie spokój, ani go nie odkurzę, absolutnie. Jego braciszka? Jak będzie, słuchaj, bo nie wiem czy będzie. Ja bym się chciała z nim zaprzyjaźnić, nie? O, chodź, jeszcze poszukasz. Zobaczymy to. On później chyba się w te diabełki zmieni, jak będzie więcej brudu. A, Boże, jak ty mi go wciągniesz, to normalnie zobaczysz, nie? Patrzcie, znowu 178. Ej, fajnie. Nakarm kurzem, chodź. Mam takie króliczki pod komodą. No ja też mam, ci powiem, nie? I pod kanapą, myślę, za kanapą, o. Myślę, że też mam takie króliczki. Ej, może, wiecie co, trzeba by tam zajrzeć. O, mogę pogłaskać. I je nakarmić, zaprzyjaźnić. Ja też mam takie. Ja myślę, że wszyscy takie mają, co? Jaki słodziak w ogóle. Jak mówię, nie gada. Chodź jeszcze pogłaszcz, chodź. A ja go mam tutaj? Nie, nie mam go tutaj. O Jezu, nie. Dobra, na razie poczekamy. Niech nie całuje tego kurzu. Może lubi, słuchaj. On jest burdasem, nie? Więc on lubi, nie? On lubi. Ciekawe, czy on się zmieni, czy... Co wy tak stoicie? Tak? Moja babcia też tak sprzątała, nie? Tu jest czysto, nie? Patrzcie, tu jest czysto. No co ty gadasz? Zaraz zobaczę, czekajcie. Bo Gustaw zaprzyjaźnił się z królikiem z kurzu. Sprawił, że włochaty towarzysz poczuł się mile widziany w jego domu. Co zmieniło jego zachowanie? Ten królik z kurzu może teraz przetrwać nawet w najczystszym otoczeniu i nie zostanie zniszczony podczas sprzątania domu. Zostanie tu już na dobre. A, czyli jakby to odkurzać, to go nie odkurzę, nie? Zaprzyjaźnione króliki z kurzu pokazują swoje uznanie, znajdując rzadkie przedmioty. A czasem potrafią nawet wyszukać spore sterty simoleonów, widzicie? Chodź, poszukaj kosztowności. Spamową, okej. Okay. Znalazł całkiem rzadki przedmiot. Ten królik musi naprawdę lubić sima. Co znalazł? A, patrzcie. Kryształ. Ej, całkiem spoko to jest. Chodź na karm. Czy ty ewoluujesz, króliczku? Czy mogę go przestawić? Czekajcie. Mogę. Mogę go przestawić. Chodź, jeszcze poprosisz. Ej, to jest, słuchajcie, można tutaj sobie zarobić z nim. Patrzcie, jak się kurzy w ogóle. Jaki słodki. Co to jest? Jeszcze poproś. Czyli my tu kasę cały czas zarabiamy.
Znowu coś znalazł, czekajcie. O! Czyli on jakieś tam z kamieniny jakieś kryształy znajduje, rozumiem. A teraz wy mi powiedzcie, jak tu z tym diabełkiem? O co z tym chodzi? Czy ktoś to widział? Patrzcie, wącha, wącha. To piętro jest zakurzone. Widać, że ktoś tu mieszka. Jest przytulnie. Simowie będą szybciej rozwijać relacje i chętniej zabiorą się za sprzątanie. Jeśli jednak Simowie nie posprzątają, to piętro stanie się zabrudzone. Baw się, chodź. Słuchajcie, jest przytulnie, nie? Jest przytulnie. Jest wasem! O, jakie złociaczki! To chodź, ty się zaprzyjaźnisz z drugim. Nakarm. Pogłaszcz, chodź. Są dwa! A jak diabełka? Ja chcę diabełka jeszcze zobaczyć. Czekajcie, jak on miał na imię? To nie ten? To ten? A nie, dobrze, to jest cynamonek. Macie rację, zaraz sprawdzimy tego drugiego. Oh, 780 simoleonów znalazł. Omgy. To jest spaślak. Słuchajcie, spaślak. Jaka nazwa w ogóle mega. Super jest. Cynamon oszalał. Chodź, jeszcze go nakarmisz. Ej, no ale wiecie co? Tyle kasiury? No to powiem wam. O, i jabłko znalazł. Uiu. Ej, fajne te króliczki są. Pogłaszcz. I poproszę o szukanie kosztowności. No tu jest ona! No chyba... Nie wierzę w to, no gdzie ona tu była przed domem, głupia? Ja tu drzwi zabluczyłam! No nie mogę, nie, po prostu zawsze się coś wydarzy, nie? Zawsze po prostu. No to jeciku, no co? Kobito. O, jest kolejny, patrzcie. Jest diabełek! Jest diabełek, słuchajcie, w końcu się udało! Zobaczcie, mamy diabełka! Ma czerwone oczy! I czekajcie, co my z nim tutaj mamy? Błagaj o litość? Uspokój, spróbuj pogłaskać. Ej, z nim bym się też zaprzyjaźniał. Błagaj o litość, co to znaczy? Chodź, zobaczymy. On tu taki, jak taki robal trochę wygląda, nie? Taki ma kształt. Nie, że wolę pana Brudasa, no to wszystko na... No chyba, że słucham. Jaki pożar? Słucham? Czy ty jesteś normalna? Nie wierzę. Co tu się dzieje w ogóle w tym domu? Chodź tutaj mi do tego diabła. Chodź tu. Czekaj. Chodź tu. No, jak zawsze, co nie? Jak zawsze po prostu coś. Uspokój go, zobaczymy. Kiuma buty, co tu się podziało? Uuu, sypię go kurzem, patrzcie. Jakieś rytuały tu odprawia. Błagaj o litość, jeszcze raz, zobaczmy. Ej, a może przez tego diabełka? Nie, wydaje mi się, że ona nie umie gotować. Czekajcie. Chodź tu, chodź. Spróbuj pogłaskać. Z nim to bym się zaprzyjaźniła, no nie? Ciekawe, co on w sumie. O, czekajcie, coś tu jest. Trzymam się na dystans, bo Gustav rozważył podejście do brudowego diabełka, lecz zrezygnował, gdy kreatura obdarzyła go złowrogim spojrzeniem. Niektóre istoty lepiej obserwować z daleka. Ej, ciekawe, co on w sumie... Co on w sumie robi? Ej, zniknął. Chyba. Zniknął, nie? Chyba tak. Ale dobra, wiecie co? Ja myślę, że to wystarczy. Normalnie taki syf w Simsach to serio. Nigdy nie miałam. Urocze są te króliczki. Trzeba by się sprawdzić dokładnie działanie tego diabełka, ale chyba zniknął niestety.
ale no, można zasypić cały dom. No i podsumowując, moi drodzy, ja generalnie, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, uważam, że pomysł z tymi kolekcjami jest dobry, bo można sobie wybrać rzeczy, które nas interesują. Co do tych ubrań i obiektów, uważam, że cena jest za duża. Myślę, że takie 15 zł byłoby ok, więc tutaj warto poczekać na promocję, choć kuchnia jest piękna i ja bym ją kupiła i tak. Co do kolekcji z tym przedmiotem interaktywnym, to uważam, że spoko, że za 25 zł jest ok i to jest warte swojej ceny. Jestem mega ciekawa, jakie będą kolejne rzeczy, więc tak to wygląda według mnie. Uważam, że fajna sprawa. Fajnie, bo to są dodatkowe rzeczy. Jeżeli ktoś chce, może kupić, jeżeli nie, to nie. I tyle. Ale jeśli chodzi o ubrania i obiekty, to lepiej poczekać na promocję. A to odkurzacze, ja myślę, że 25 zł to jest okej. Także dobra, kończymy Simsiory, moi drodzy.